My daliśmy ofiarę, bo kochaliśmy naszą ojczyznę ponad wszystko. Wojciech Kołaczkowski urodził się 16 kwietnia 1908 roku w Moszenkach koło Lublina, w gminie Jastków, w ziemiańskiej rodzinie Jana i Róży z Boduszyńskich. Miał czworo rodzeństwa: Andrzeja, Krystynę, Jasiulka, Elżbietę. Od najmłodszych lat był bardzo żywym i ruchliwym dzieckiem. Miał wiele pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Często organizował zabawy dla młodszego rodzeństwa. Latem 1920 roku Wojtek przebywał u rodziny w Strzyżewicach. Jego kuzynka Ewa Kołaczkowska wspomina po latach: Nastał dla mnie odświętny okres, kiedy od rana do wieczora używałam w towarzystwie dzieci, a także na posiadaniu prawdziwego wodza, który miał wszelkie kwalifikacje potrzebne do tej roli. Był nim mój brat stryjeczny, wówczas 12-letni Wojtek Kołaczkowski, późniejszy as Royal Air Force w czasie II wojny światowej i bitwy o Anglię. Wojtek, pełen pomysłów, nie znający pojęcia niemożliwości, nieustraszony, łobuz nad łobuzami. Te cechy fascynowały gromadę dzieciaków. Niektóre wyprawy pod wodzą Wojtka przyprawiłyby nasze rodzicielki i opiekunki o zemdlenia, na przykład wspinaczka po oślizłym od wody iglonów kole młyńskim. Młyn wprawdzie nie był w ruchu, ale w każdej chwili mógł ruszyć. Młynarz oczywiście nie miał pojęcia, jaka szarańcza buszuje w drewnianej przybudówce kryjącej koło. Wojtek uczył także nas łażenia po dachu, wychodząc ze strychu przez jedyne, nieokratowane, półksiężycowate okno, a wracając przez balkon. W wieku 11 lat Wojtek, kiedy mieszkał w Moszenkach, był świadkiem awaryjnego lądowania polskiego samolotu wojskowego. Pamiętam dobrze. Wylądował przymusowo w naszym majątku Moszenki. Polski samolot wojskowy, lecący z Warszawy do Lwowa. Jego załogę gościliśmy w naszym domu. Byłem wtedy pod wrażeniem pilotów i samolotu. To był właśnie ten przełomowy moment. Powiedziałem sobie, jak podrosnę, zostanę pilotem. Naukę rozpoczął w gimnazjum w Lublinie, później w prywatnej szkole w Zakopanem, gdzie nie przywiązywał wagi do zdobywania wiedzy, ale za to znakomicie poznał narciarstwo. Po roku powrócił do Lublina, gdzie długo nie wytrwał i powędrował do Warszawy, do prywatnego gimnazjum Kazimierza Kulwiecia, w którym zdał maturę. Nie był prymusem, ale stał się klubą sportową szkoły w strzelectwie i tenisie. Dzisiaj już mogę przyznać, że nauka nie pasjonowała mnie aż tak bardzo. W Zakopanem nauczyłem się jeździć świetnie na nartach. Lubiłem jazdę konną, strzelectwo i tenis. Byłem podobno chlubą sportową każdej ze szkół. Ze sportu miałem zawsze najlepsze oceny. Rodzina Kołaczkowskich postanowiła, że Wojtek po osiągnięciu pełnoletności obejmie zarząd nad majątkiem w Pliszczynie. Dlatego też Wojtek ukończył Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, ale duszą i sercem był przy motoryzacji. Potwierdzają to jego osiągnięcia w tej dziedzinie. W 1928 roku uczestniczył po raz pierwszy w rajdzie Monte Carlo. Był najmłodszym zawodnikiem. Zdobył drugie miejsce za najlepsze przygotowanie samochodu pod względem technicznym.
W latach 30. mieszkańcy Pliszczyna wspominają Wojciecha przyjeżdżającego na odpoczynek i w odwiedziny do swojej matki Róży. Szczególnie okres świąt gromadził rodzinę Kołaczkowskich w pliszczyńskim majątku. W latach 1936 i 37 Wojciech wywalczył zwycięstwo w Międzynarodowym Rajdzie Polski. Następnie zdobył brązowy medal w Strzeleckich Mistrzostwach Świata w Berlinie. Wojciech Kołaczkowski ukończył Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie jako pilot podchorąży rezerwy. Następnie rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Podchorążych Lotnictwa. Po ukończeniu grudziąckiego kursu wyższego pilotażu został instruktorem i wychowawcą pierwszego rocznika w Dęblińskiej Szkole Orląt. W 1938 roku, będąc znanym kierowcą rajdowym, objął przedstawicielstwo handlowe koncernu Citroena w Warszawie. Poznając historię koncernu, możemy przeczytać: Citroen miał przed wojną swoją fabrykę w Warszawie oraz liczne salony i stacje obsługi, gdzie wyróżniała się firma Wojciecha Kołaczkowskiego. Niestety w pierwszych dniach wojny siedziba przedstawicielstwa została całkowicie zbombardowana, a Wojciech Kołaczkowski został zmobilizowany i przydzielony do jednostki lotniczej w Dęblinie. Miasto, pełniące funkcję strategiczną, stało się głównym celem wojsk niemieckich. Ze zniszczonego miasta jednostka lotnicza została ewakuowana na południe Polski. Kiedy 17 września Rosjanie zaatakowali Polskę, żołnierze przekroczyli granicę rumuńską. Wojciech wraz z innymi wkroczył na szlak wojennej tułaczki przez Rumunię, Jugosławię, Grecję, Francję do Anglii, do bazy szkoleniowej w Blackpool i rozpoczął intensywne szkolenie na samolotach brytyjskich. W 1941 roku porucznik Kołaczkowski znalazł się w składzie dywizjonu 303. Objął dowództwo eskadry. Latał na samolocie Spitfire, na którym umieścił napis Krysia. Zestrzelił wówczas 3 samoloty niemieckie nad Francją, nad Belgią, nad kanałem La Manche. Upływały kolejne miesiące pełnej niebezpieczeństw i napięcia pracy bojowego pilota, w ciągu których porucznik pilot Wojciech Kołaczkowski zyskał dalsze uznanie w ocenach przełożonych, którzy dostrzegli niezwykły hart ducha, odwagę i zdyscyplinowanie. Dlatego od 20 listopada 1941 do 6 maja 1942 roku Wojciech Kołaczkowski dowodził dywizjonem 303. Awansował do stopnia kapitana. Okres dowodzenia dywizjonem 303 wywarł niezatarte piętno w pamięci Wojciecha Kołaczkowskiego, co podkreślił po latach. Proszę popatrzeć na te pozostałe jeszcze w moim archiwum domowym odbitki raportów dziennych o lotach naszego dywizjonu. Obok nazwisk moich kolegów, pilotów, obok rubryk z ich stopniami wojskowymi i ilością godzin lotów operacyjnych musiałem niekiedy wpisywać słowo poległ lub zaginął. I to przeżycie, towarzyszące każdemu z tych słów, pozostanie na zawsze.
Następnie objął dowództwo 2. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego Sił Powietrznych i Królewskiej Mości. Awansował do stopnia majora. W tym okresie, uznaniu za wybitne zasługi bojowe, został odznaczony przez naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego Krzyżem Virtuti Militari. Moment dekoracji wspomina Polaka. Był to jeden z niewielu w moim życiu momentów, kiedy zawiodły mnie stalowe, jak mawiali koledzy, nerwy. Poczułem nagle, że mi coś przeszkadza w gardle i z największym tylko trudem odpowiedziałem na uścisk dłoni. Ku chwale ojczyzny, panie generale. Po odbyciu 149 lotów bojowych major Kołaczkowski został skierowany do prac sztabowych na zasłużony odpoczynek. Wojciech Kołaczkowski zaliczał się do tych polskich lotników, świetnie wyszkolonych, zahartowanych w różnych walkach, którzy byli mistrzami taktyki bojowej. Cechowała ich niezwykła spostrzegawczość, potrafili szybko i skutecznie oceniać sytuację bojową. Wyróżniało ich to wśród innych lotników brytyjskich, kanadyjskich, czeskich. Ponadto na uwagę zasługiwała ich solidarność i współpraca w bitwie. O przewadze polskich pilotów świadczą liczby zestrzelonych samolotów. W pewnym etapie bitwy o Anglię zestrzelono 126 niemieckich samolotów. W tym 96 strącili polscy piloci. Wojciech Kołaczkowski zestrzelił w sumie na pewno 4 samoloty i kilka prawdopodobnie. Po latach wspomina. Może to i niedużo. W porównaniu ze Skalskim, Urbanowiczem czy innymi asami naszego lotnictwa. Mnie przypadła jednak w większości lotów rola dowódcy dywizjonu czy skrzydła, którym musiałem dowodzić w walce sprawnie i efektywnie. Trzeba było myśleć o wszystkich, a nie polować na jedną czy dwie maszyny, by wpisać na swoje konto kolejne zestrzelenia. Jako dowódca miałem więc mniej okazji do bezpośredniego starcia z wrogiem. Gdy dowodziłem dywizjonem, czy też skrzydłem, czułem wielką odpowiedzialność za życie innych. Zawsze starałem się tak prowadzić moje samoloty, aby ponieść jak najmniej strat. Po zakończeniu wojny, ze względu na pochodzenie ziemiańskie, zdecydował się nie wracać do kraju. Początkowo mieszkał w Wielkiej Brytanii, a jego zasadniczym zawodem stał się zawód fabrycznego kierowcy rajdowego. Odniósł w tej dziedzinie wiele sukcesów. Stopniowo pułkownik z kierowcy awansował na przedstawiciela handlowego. Funkcja ta zawiodła go za ocean, do Nowego Jorku. Był przedstawicielem kilku brytyjskich firm samochodowych. Pracował tam około 30 lat, aż do przejścia na emeryturę. W Nowym Jorku mieszkał do połowy lat 90., kiedy to wraz z drugą żoną Martą zdecydował się na ciepły klimat Florydy i osiedlił się w Sarasocie. Po zmianach ustrojowych w Polsce pułkownik był częstym gościem honorowym różnych imprez lotniczych w Polsce. Szczególnie cenił sobie uczestnictwo w promocjach w dęblińskiej szkole Orląt. Był wielokrotnie gościem w Pliszczynie. Wraz ze swoją siostrą Elżbietą odwiedzał swoją dawną posiadłość, która obecnie jest własnością księży Sercanów. W czasie pobytu w Pliszczynie
Wspominał okres przedwojenny. Pamiętał mieszkańców. Z niektórymi także rozmawiał. Na spotkaniu z młodzieżą z Liceum Batorego w Lublinie Wojciech Kołaczkowski, pokazując kolorową fotokopię swojego portretu, który znajduje się w Ministerstwie Lotnictwa w Anglii, powiedział: cenię to sobie, gdyż obok mnie wymalowano godło Rzeczpospolitej i znak naszego dywizjonu 303. Jest to jedyny portret Polaka tej instytucji. W rozmowie na pytanie dziennikarza, co w was było takiego, że zdobyliście wielką sławę, zapisując piękną kartę naszej historii w walce o wolną Polskę? Proszę pana, na tym naszym sztandarze, który kilka lat temu wrócił z Anglii do Polski, wyhaftowano słowa: miłość żąda ofiary. My daliśmy ofiarę, bo kochaliśmy naszą ojczyznę ponad wszystko. Byliśmy doskonale przygotowanymi lotnikami, którzy nie bali się zmierzyć w 1939 roku z silniejszym agresorem. W Anglii mieliśmy już większe doświadczenie lotnicze i bojowe. Nasz szyk bojowy samolotów był lepszy od angielskiego. Osłanialiśmy się wzajemnie i szybciej dostrzegaliśmy wroga. Mieliśmy mniejsze straty. Ponadto nasi dowódcy byli bardziej doświadczonymi. Za zasługi bojowe otrzymał następujące odznaczenia: czterokrotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Oficerski Polonia Restituta, najwyższe norweskie odznaczenie Krzyż Świętego Olafa. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Aktywnie działał w Instytucie imienia Piłsudskiego, Bratniej Pomocy Kombatantów, Instytucji Skarbu Narodowego, Stowarzyszeniu. W latach 90. podczas kolejnej wizyty w Lublinie pułkownik Kołaczkowski wyróżniony został medalem Serce dla Serc, nadawanym tym, którzy życiem dowiedli, że potrafią oddać swe serce w ofierze. A Wojciech Kołaczkowski całe swe serce oddał walce o wolność Polski. Dziennikarka Jolanta Jabłońska-Gruca w czasie dwutygodniowego pobytu na Florydzie w domu Marty i Wojciecha Kołaczkowskich w 2000 roku poznała bliżej pułkownika Kołaczkowskiego i napisała: podczas pobytu w ich domu byłam świadkiem uroczystości wręczenia pułkownikowi Kołaczkowskiemu medalu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Był to ostatni medal, jaki otrzymał. W 2001 roku Wojciech Kołaczkowski zmarł w Sarasocie na Florydzie. Pochowany został z honorami na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. Dziennikarka w artykule Sława polskich lotników na zakończenie napisała: umawialiśmy się z pułkownikiem, że podczas następnego spotkania spiszemy dokładnie wspomnienia z jego życia. Nigdy to jednak nie nastąpi. Za późno. Odszedł od nas wspaniały człowiek, wybitny żołnierz i dowódca, wielki patriota, bohater, o bezkompromisowej osobowości, odważny, odpowiedzialny, o wielkiej prawości moralnej. Był też człowiekiem skromnym i cichym, ciepłym i życzliwym dla innych, zawsze pełen eleganckich manier i szarmanckiej kurtuazji wobec dam.
człowiek mądry. Taki właśnie jego wizerunek pozostał mi w pamięci.